Dzień dobry, drodzy oglądacze, drodzy widzowie. Jesteśmy w fabryce Norblina i będziemy rozmawiać z Olgą Bołądź. Cześć, hej. Która jest kobietą wielu talentów i zaraz odkryjemy jak wielu, bo czasami mam wrażenie, że ludzie cały czas jeszcze nie załapali, jak wiele rzeczy robisz poza tym, że grasz w filmach. No tak, jestem znana jako aktorka. I pewnie ludzie kojarzą mnie z ról, z różnych filmów. I teraz to się zmieni. Wiesz co, ale chciałam zapytać tak naprawdę takie pytanie, które lubię zadawać na początku, odkąd świat stanął na głowie. Chciałam zapytać, jak się masz? Jak się masz, jak się czujesz? Bo też robisz dużo ciekawych właśnie rzeczy, więc jak tam? No, czuję się bardzo, bardzo ciekawie i świeżo w roli debiutantki, dlatego że sięgam do rejonów, w których jeszcze nie byłam. Zaczęłam reżyserować i jest mi to bardzo bliskie. Też wszystkie inicjatywy kobiece, w których miałam przyjemność brać udział przez ostatnie 2-3 lata, też mnie jakoś tak umocniły jako kobietę. Więc staram się robić swoje rzeczy. Oprócz tego, że aktorstwo jest moim zawodem i też pasją, bo to jednak musi być pasja, aktorstwo, to odkrywam się w nowych rolach. I no jest mi z tym dobrze. No właśnie, musisz się pochwalić, to znaczy ja ciebie trochę pochwalę i mam nadzieję, że ty to pociągniesz. Też uważam, że w Polsce, ale w ogóle mało mówimy o sobie dobrych rzeczy wprost. Twój film krótkometrażowy Alicja i Żabka, jak się spojrzy w film polski w rozpiskę, dostał całą masę nagród na rozmaitych festiwalach, łącznie z Festiwalem Filmów Fabularnych w Gdyni. To było takie doświadczenie, które ci powiedziało, że warto, że fajnie, że się czujesz mocna w reżyserii? Tak, i nie będę tego ukrywać, że jednak nagrody wzmacniają i docenienie osób, które obejrzały ten film i powiedziały, że dobrze, że zrobiłam taki film i że on powstał, to dało mi wiatru w skrzydła i dzięki temu też chcę to robić dalej. Ja miałam też takie założenie, to było to samo ze szkołą teatralną. Stwierdziłam, że jeżeli się dostanę, to będę to robić, ale jeżeli się nie dostanę, to odpuszczam i jadę do Stanów i będę opiekunką dla dzieci i tam sobie zarobię na studia, ale dostałam się po liceum do szkoły teatralnej i dlatego jestem aktorką. I stwierdziłam, że jeżeli Alicja i Żabka zostanie zrozumiana i przyjęta, że ktoś będzie chciał to oglądać i o tym rozmawiać i zrobić to na kimś pewne wrażenie, na którym mi zależało, bo jednak ten film jest do pewnego rodzaju też przeżycia, bo tam jest gra kolorów, konwencji, bajki, pomieszanych światów. I jeżeli ktoś będzie jakoś pod wpływem tego, to znaczy, że się do tego nadaje. Mm-hmm. Bo też trochę nie lubię, znaczy nie umiałabym po prostu, wiesz, brnąć w to dalej, gdybym wiedziała, że to kompletnie nie jest dla mnie, no to po co mam się tym zajmować? Mm-hmm. Co się musiało stać takiego w tobie, że poczułaś się gotowa na to, żeby stanąć po drugiej stronie kamery? No nie ukrywam, że chodziło głównie o wsparcie ze zewnątrz i dostałam je od kobiet. Dostałam od moich przyjaciółek i współpracowniczek, z którymi stworzyłyśmy razem Fundację Girlsy. Same wymyśliłyśmy... Powiedzmy z kim, od razu to jest, zostałyśmy Magda Lamparska i Jowita Radzińska, w trzy mamy Fundację Girlsy. Tworzyłyśmy to jeszcze z Julitą Olszewską. I dziewczyny wsparły mnie w moim pomyśle reżyserii. Powiedziały, ej, zrób to, dasz radę, wierzymy w ciebie, masz, wiesz, jak zaczęłam opowiadać to dziewczyny mi zaufały i na tym oparłam tą pierwszą próbę. Mhm. Potem przez kolejne 3 lata robiłam ten film, a wiadomo, filmy robi się długo. I dobrze, bo wtedy, wiesz, przychodzi ci dużo rzeczy do głowy, które w to wsadzasz. Poza tym to jest proces. Aktorka wchodzi na plan i wychodzi, niczym się nie przejmuje, a reżyserka jest od pomysłu i pierwszego zalążka w głowie do tego, aż widzowie wyjdą z kina, więc to jest zupełnie inny wtedy przelot z tym wszystkim. Więc dziewczyny mi zaufały i ich zaufanie zaprocentowało tym, że ja robię dzisiaj to dalej, bo były te pierwsze. No właśnie, bo wsparcie i takie siostrzeństwo, które pomogło temu filmowi ujrzeć światło dzienne, to jest jedno, ale też ten film ma taką bardzo prokobiecą, wspierającą wymowę, co też pasuje mi właśnie nie tylko do Girlsów, ale też do innych rzeczy, w których ciebie widzę. To było coś, co było dla ciebie istotne? Ja chyba robię rzeczy, które chcę sama pogłębić i na których mi zależy, bo
Ja miałam dużo kompleksów i jako dziewczyna, jako kobieta i dużo też takich spraw, z którymi nie umiałam sobie poradzić, bo jednak jesteśmy wychowane w kulturze patriarchalnej. Same siebie też tak przez nasze wychowanie postrzegamy. Czasami nawet nieświadomie sobie dokładamy różnych rzeczy. Jesteśmy w torach, które zostały nam wybrane przez kulturę, przez kraj, w którym dorastałyśmy. I nawet jeżeli mieliśmy super wyluzowanych rodziców i mamy, które nas wspierały, to jednak cały odbiór kultury przez nas jako dzieci sprawia, że jesteśmy gdzieś w jakichś formach. I żeby zrywać i zmieniać samą siebie, no to ja wtedy też poznaję swoje potrzeby i wiem, o czym chcę w ogóle opowiadać. I też to miałam i w swoich rolach, bo mam niesamowite szczęście, że mogłam zagrać wiele kobiet, którymi nie jestem, które są bardzo różnych też i odległe ode mnie. Są to często jakieś takie naprawdę silne babki albo naprawdę cieszę się, że mogłam zagrać te różne role i wiem, na co też mnie stać, jako wiesz, że mogę robić różne rzeczy, ale idąc w fundację czy w reżyserię, to wiedziałam, ile ja w sobie muszę przepracować rzeczy, żeby móc opowiadać, a ile rzeczy chciałabym dalej przepracowywać i też być taką pomocą dla innych kobiet, żeby one same tworzyły, ale z drugiej strony, żebyśmy się też oglądały w filmach i ten proces będzie jeszcze trwał długo. W takich rolach, w których powinnyśmy się zobaczyć. A na co dzień, poza planem, kiedy, nie wiem, idziesz po ulicy, spotykasz się z przyjaciółkami albo zakładam, po twoim Instagramie idziesz na demonstrację, to widzisz wokół siebie takie kobiety, które są tobie bliskie, myślisz sobie, hola, ale gdzie one są w filmie? Masz coś takiego, że też chcesz jakby stworzyć przestrzeń, żeby właśnie zobaczyć kogoś takiego prawdziwego? My jesteśmy, jako kobiety, mamy tak wiele różnych stron, że to też chyba zależy od momentu swojego życia, to ten profil i ta część księżyca jest bardziej widoczna. My jesteśmy bardzo różne. Ja jestem inna niż byłam rok temu. I pewnie gdybyśmy się spotkały 2 lata temu, zadawałabyś mi inne pytania, bardzo pewnie możliwe. Coś innego by cię frapowało. I tak samo na dzień dzisiejszy ja czuję, że bardzo ważne jest nie tylko pokazywać te kobiety silne, odważne, ale przede wszystkim pokazywać taką prawdę kobiety, że kobieta jest różna, jest pełna sprzeczności, walorów, wad, jest pełnią. I ja o takich kobietach chcę robić filmy. Ale to ciekawe, co mówisz, bo myślę sobie o tym, że kobieta zmienną jest, ale jak bardzo coś innego to znaczyło kiedyś niż teraz, że kiedyś ta zmienność to były te emocje, takie typowo kobiece emocje, a teraz ta zmienność jest właśnie kompletnością, tak? Że jest i słabość, i moc, i że jedno i drugie jest okej, i że to jest super. To jest akurat chyba zmiana w dobrą stronę. I też wiele rzeczy społecznych, o których musimy w Polsce opowiadać cały czas, dlatego żeby pewne tematy przestały być tematem tabu i żeby przeszły od skrajności do takiego mainstreamu, o którym rozmawiamy i przez to, że to oswajamy, to przestaje w nas wzbudzać tyle emocji. Bo film Alicja i Żabka opowiada o dziewczynce, która zachodzi w niechcianą ciążę. I ona wewnętrznie dokonuje decyzji o aborcji i my pokazujemy, ile ta decyzja ją kosztuje z zewnątrz i na zewnątrz. Wewnątrz i dlatego ona wchodzi w swój świat nierzeczywisty i pokazujemy, jak kończy jej się dzieciństwo. Bo nieważne, jaką podejmie decyzję, to te wewnętrzne procesy zachodzą i jak ona przestaje być dzieckiem. I teraz chcę zrobić film o kobiecie, która jest dojrzała i która stara się żyć pełnią życia, mimo że ma bardzo utrudnione warunki zewnętrzne. Zależy mi po prostu chyba opowiadanie o takich historiach, które sama chce się czegoś więcej dowiedzieć. A masz taką potrzebę albo łatwość nawiązywania relacji z ludźmi, którzy są od ciebie inni? Bo mam wrażenie, że często jak się żyje w Warszawie albo na przykład w tym środowisku artystycznym, to trochę można zapomnieć o tym, co się dzieje poza. Filmowiec, aktorka może zapomnieć do pewnego stopnia. Reżyserka już nie może zapomnieć. Jak ty dbasz o to, żeby mieć, wiesz, oczy wrażliwe na świat taki pełny?
Chyba poprzez dużą ilość normalnego życia, które prowadzę na co dzień, czyli że jestem mieszkanką, obywatelką, ale przede wszystkim jestem matką, kobietą, partnerką i idę do sklepu, spotykam się ze znajomymi, z obcymi. Nie wysyłasz asystenta, rozumiem. Nie mam nikogo takiego. Po prostu żyję i to życie napędza mnie do dalszego działania i do zajmowania się niektórymi rzeczami. Staram się też mniej być zajęta niepotrzebnymi rzeczami, żeby mieć więcej czasu na myślenie, bo jednak to jest bardzo ważne, żeby dochodzić do własnych wniosków, a żeby dochodzić do własnych wniosków, trzeba mieć czas, żeby myśleć. Zgadzam się absolutnie. Jesteś też podróżniczką i to taką, z którą gdzieś czuję jakieś pokrewieństwo, bo szczególnie na twoim Instagramie nie widać głównie wystudiowanych zdjęć z hotelowych basenów, tylko jest dużo krzaków, drzew, spinaczek w sportowych ubraniach, jakieś takie nie bardzo glamour widoki, które uważam, że są przepiękne. Co ci daje takie właśnie, wiesz, wychodzenie w nowe miejsca, może nie takie super wygodne, oddychanie naturą? Dla mnie podróże w ogóle z natury nie są wygodne, bo jeżeli chce się dużo zobaczyć, to się dużo podróżuje, a żeby dużo podróżować, to trzeba się przemieszczać. Przemieszczanie jest męczące, jest często niewygodne, musisz mieć mało bagażu. Ja bardzo lubię modę, ale kiedy ona ma swój czas i swoje miejsce i ona ma bardzo dużo przestrzeni w moim życiu, bo jestem tak zwaną osobą publiczną, więc duża ilość wystąpień publicznych sprawia, że ja mam gdzie eksperymentować. Czyli modowo. Możesz się robić sobie wcielenia na przykład na ściankę, na premierę, tak. I to jest przyjemne. I ja lubię na co dzień się fajnie ubierać, bo mnie to po prostu kręci. Jasne. I też nie ukrywam, że dzięki temu, że na przykład mam super stylistkę i nas to ciekawi i bawi. Mm. No i to też, że ona musi się ze mną na przykład, wiesz, ona mówi: uwierz, to będzie dobre. Ja mówię: nie, no gdzie ja w tym wyjdę, coś tam, po czym to uwielbiam. Więc to jest ciekawa część mnie. Natomiast druga jest taka, że ja kocham chodzić w dresach i lubię się nie malować, lubię się jakoś specjalnie nie szykować nigdzie i być sobą. Więc ja gdzieś mam to miejsce, że ja mogę to łączyć, bo jestem osobą, która musi wychodzić i mam taki zawód. Ale jak jestem prywatnie, to bardzo często jestem zupełnie sute i w takich rzeczach, w których zawsze będę chodzić, czyli w dżinsach i w dresach. Natomiast to, że lubię buty bardzo i że lubię się przebierać, to też jest, i jak gdyby bawić się stylem, to też jest coś mojego. Ja pamiętam twoje złote kozaki z Gdyni, gdzie właśnie w tym roku z opóźnieniem rocznym, no bo w zeszłym roku w związku z pandemią festiwal się fizycznie nie odbył, odbierałaś nagrodę za Alicję i Żabkę, ale tak wyobrażam sobie, że jednak trudno byłoby w Bieszczady w tych kozakach pojechać, więc... Wiesz co? To były srebrne kozaki, ale nie chcę cię poprawiać, bo to nie o to chodzi. Ale one są dosyć takie, wiesz, takie bling. Bardzo je lubię. To jest rzeczywiście jeden z moich ulubionych, to są moje ulubione buty. Natomiast na wyprawę do dżungli czy w góry zabieram znoszone buty, które są przede wszystkim wygodne. Bo one mają służyć mi do tego, żeby chodzić po górach, a nie żeby dobrze wyglądać. Więc te zdjęcia z Instagrama, gdzie pokazuję siebie w górach, są takie, jak ja jestem ubrana w góry, a nie jak modnie jest się ubrać w góry. To jeszcze cię podpytam tutaj, bo mi się tak skojarzyło o taką ideę właśnie wielorazowości, bo takie życie publiczne ma też to do siebie właśnie, że masz wiele okazji, że trzeba założyć coś nowego. Cały czas panuje takie przekonanie, mimo że Jane Fonda podobno nosi już tylko to, co ma w szafie, no ale ona ma pewnie też wielką szafę, że wiesz, że nie można na przykład założyć tego samego na premierę. O, to chyba ten trend na szczęście już, wiesz co, już on pewnie gdzieś jeszcze został i ktoś go kultywuje, natomiast dla mnie to już parę lat temu się skończyło takie myślenie, że ja nie mogę czegoś założyć wielokrotnie, dlatego że ja lubię moje rzeczy. I ja jeżeli już inwestuję w jakąś rzecz, to dlatego, że ona mi się podoba i chcę ją nosić wielokrotnie. Lubię też rzeczy vintage. Uważam, że też jest to świetna idea wypożyczania rzeczy. Jeżeli idzie się na jakiś wielki event, to można tą rzecz wypożyczyć. Ona potem zostanie wyprana, zdezynfekowana i ktoś inny może ją założyć. Jestem za tym, żeby się wymieniać ciuchami i żeby inwestować w ciuchy, które są na wiele lat. Czyli w dobre rzeczy po prostu.
Tak, tak, absolutnie się zgadzam. Zresztą taka idea wymianek tak zwanych, mam wrażenie, że się staje coraz popularniejsza i cieszę się, że nie dotyczy to tylko kręgów sąsiedzkich, tylko też funkcjonuje. Ja mam też, wiesz co, starszą siostrę i my od zawsze się wymieniałyśmy ciuchami, bo mamy te same rozmiary. I mamy ten sam rozmiar butów z moją mamą jeszcze. Więc u nas zawsze te buty krążyły. Ja teraz noszę buty mojej mamy sprzed 20 lat, kowbojki. Idę do szafy mojej siostry, a moja siostra nic nie wyrzuca, więc po prostu mogę sobie wybrać. Daję mojej siostrze coś, czego ja już nie noszę. Potem wiesz, że się zamieniamy i te ciuchy krążą. Więc to, no to tak mamy już po prostu od zawsze. Super, to brzmi fantastycznie. Moja mama zawsze miała mniejsze nogi niż ja i pamiętam, że to była wielka bolączka. Zastanawiam się jeszcze nad tymi rolami. Mówiłaś wcześniej o tym, że miałaś taki przywilej, przyjemność zagrać bardzo różne kobiety. Wiem, że aktorzy mają różne podejście do wcielania się w postaci. Niektórzy wchodzą, wychodzą, inni jakoś tak się bardziej zatapiają. Ty na przykład bierzesz coś ze swoich postaci dla siebie, uczysz się jakoś od nich, czy to jest osobne? Znaczy ja się uczę przy okazji postaci, bo żeby zagrać więźniarkę, która siedzi 15 lat w więzieniu, no to ja musiałam się zagłębić w to, jak to jest być uwięzionym przez 15 lat, dokonać zbrodni, jak sobie poradzić z tym emocjonalnie. I do tego fajnie na przykład dużo mi pomogło to, jak byłam w Los Angeles w szkole filmowej, bo tam właśnie miałam zajęcia z metody Stelli Adler, która uczy cię, jak zagrać mordercę, nikogo nie krzywdząc. To jest ta teoria, że po prostu musisz kupić kawałek mięsa, wbić tam nóż, zobaczyć, jak to krwawi, wiesz, co robisz z tym. To wszystko ci pomaga i potem to jest w oczach, bo ja nie lubię osobiście przekombinowanego aktorstwa, które śmierdzi dla mnie nieprawdą, a formą. Ja kocham, jak wierzę aktorowi. I on może zagrać 100 ról, być najbardziej znanym aktorem na świecie, ale jak wchodzi w postać, ma coś takiego, że ja wiem, że to jest ten aktor, ale on to tak wspaniale gra, że ja kocham tą historię. Ja jeszcze jestem ciekawa takiej rzeczy, bo myślę, że jak wiele aktorek z twojego pokolenia, gdzieś tam na początku sporo było tych takich ról lżejszych, romantycznych. No też polskie kino chyba w tamtym czasie tak najchętniej widziało młode kobiety jako obiekty zainteresowania jakiegoś adoratora. To się też zmienia teraz. Ale ty znowu chyba teraz pracujesz nad takim projektem, który na pierwszy rzut oka jest właśnie lekki, komediowy, no ale domyślam się, że to już musi być trochę inna opowieść niż te sprzed 15 lat. No tak, ja jestem, jestem 13-14 lat w zawodzie i rzeczywiście na początku to było tak, że to był przede wszystkim świat seriali, mało było filmów, ale miałam to szczęście, że zaczęłam od dobrych seriali, bo rok po szkole zaczęłam grać w czasie honoru. I to mnie tak też bardzo wykształciło, że ja też miałam taką wielką estymę do tego projektu. I to uważam, że jest świetny po prostu wojenny serial. I wiem, jak jest też kochany przez widzów. To też jest fajne, grać w czymś takim, co jest zapamiętywalne i co ludzie po prostu kochają, mają gdzieś w swoim sercu. I też w tej przemianie filmowej, kiedy następowały te role kobiece, to ja mogłam grać takie role też ciekawe. I mogłam zagrać u Patryka Wegi w czasie, kiedy naprawdę służby socjalne były fajnym filmem i były też takim przewrotem, że Patryk jak gdyby wrócił tym filmem i mogłam zagrać taką rolę, która była zupełnie mi nie po drodze, nikt mnie z takimi rolami nie kojarzył, jak musiałam zgolić włosy i po prostu przeistoczyć się w małego faceta. I teraz zrobiłam po kilku latach znowu komedię romantyczną i to już najbardziej możliwą, jeżeli chodzi o romans, o po prostu balony, walce, kąpiel w fontannie. Tam jest po prostu bardzo romantycznie. I zrobić to z Marysią Sadowską, która jest muzykiem, reżyserką, muzyczką, reżyserką, taki film, to była wielka frajda, zrobić taki film z kobietą. Tak, bo to bawiłyśmy się też konwencją. Tak, tak, tak mi się wydaje, że to zmienia, tym bardziej jeśli jest to Marysia, wiemy jakie filmy robiła do tej pory, chociażby myślę tu o sztuce tak. Kochania, która miała całkiem inne spojrzenie przecież na kobiecą seksualność, nie tylko ze względu na bohaterkę.
Powiedz mi jeszcze, bo teraz się bardzo dużo mówi o tym też, że się zmieniają warunki pracy. Myślę, że Polska, i nie mówię tego, żeby kogoś obrazić, ale rzeczywiście często w tych kwestiach jest troszeczkę z tyłu. Tak, do nas to przyjdzie, trochę później, ale przyjdzie. Ale przychodzi już, coś jakby zmienia się, widzisz coś, bo wiem, że na przykład platformy mają bardzo sztywne zasady, no bo są częściami często na przykład amerykańskich korporacji. Tak, zmienia się podejście. Tak? Zmienia się też szacunek do pracy aktora przy scenach intymnych. Wcześniej to było takie, no nie wiadomo było jak o tym rozmawiać, a może to nakręćmy tak, a może coś tam. Teraz jest chyba łatwiejsza dyskusja na ten temat i przez to, że są zasady i jest to jasne, to dla wszystkich to jest znośniejsze i lepsze do pracy z takimi scenami. Wiem, że są coache intymności. Tak, tak. Jeszcze sama się z tym nie spotkałam, natomiast moje przyjaciółki już miały to na planie i to wiem, że pomaga. Z ciekawością czekam, czy zmieni się dzień pracy w filmie na mniejszą ilość godzin. Większy szacunek po prostu do tego, że aktor też człowiek i potrzebuje odpocząć. Aktor, ale ekipa filmowa. Bo jednak ja się śmieję, że ja najlepiej gram do przerwy obiadowej. Potem też, ale... wiesz, no jednak 12 godzin i masz po 12 godzinach zbliżenie. No umówmy się, no. To po 12 godzinach ma jeszcze coś w oku, nie? Oprócz tego, oh, help me. No tak. Ale jak trzeba i się robi na przykład film szybko i krótko, a kocha się ten zawód, no to się po prostu będzie do tego 12 dubla w 12 godzinie miało to samo skupienie i wykrzesasz to z siebie. Nie wiadomo jak, ale zrobisz to po swojemu. No nie wiem, czy zbiegniesz po schodach, czy wypijesz siódmą kawę, czy się wkurwisz. Wiesz, czy się po prostu jakoś reżyser cię zapłodni jakąś uwagą, to wtedy to zrobisz, nie? Bo wiesz, że nigdy nie wrócisz do tego obiektu, że musisz to nakręcić, ach, tobie zależy, bo aktorom zależy najbardziej, żeby zrobić to super, więc to zrobisz, nie? Tak. Tylko, że naprawdę byłoby wszystkim łatwiej, gdyby ten dzień był trochę krótszy. No tak, to wiemy, że na przykład matki są podobno zdolne do tego, żeby, nie wiem, podnieść samochód, tak? Do jakiegoś niesamowitego rzutu adrenaliny, kiedy na przykład coś grozi ich dziecku, ale jednak wydaje mi się, że ta skala emocji nie powinna towarzyszyć na co dzień pracy aktora i ekipy. Więc... A szczególnie, że my pracujemy tak na co dzień, aktorzy mają lepiej, bo ekipa jest codziennie, aktor jest wybiórczo. Ale być cały czas kreatywnym, twórczym przez 12 godzin codziennie jest to w każdym zawodzie trudne. A szczególnie jeżeli już mówimy o czymś, co się nie powtarza i masz jedną scenę i potem do niej nie wracasz, no to warto być jednak zawsze takim fresh. Więc... Słuchaj, to powiedz mi, bo ten twój film, mam na myśli twój debiut fabularny, się zbliża, nie wiem dokładnie jak bardzo, no ale on już nabiera zdecydowanie ciała i to się wydarzy. Jak sobie to wyobrażasz, czego ci życzyć? Co by było najważniejsze przy tym projekcie, żeby wyszedł tak, jakbyś chciała, żeby wyszedł? Chciałabym, żeby był szczery i prawdziwy. I odważny. No to niech będzie szczery, prawdziwy i odważny. Tego ci życzę i bardzo dziękuję, że byłaś z nami dzisiaj. Ja bardzo dziękuję.